czy Polska jest idealnym krajem do robienia biznesu? Jest naprawdę dobrze, kocham ten kraj i pozdrawiam panie ze skarbówki. Czy wszystkie moje biznesy się udały? Jakie popełniłem błędy? Czy straciłem na nieruchomościach? Dziś chciałem wam pokazać fragment debaty pod tytułem Noc sukcesów i porażek, który odbył się podczas obozu biznesowego, na który zaprosił mnie Kuba Midel. Mówię o tym, czego nauczyłem się przez 10 lat, co zrobiłbym inaczej, na czym straciłem, a z czego jestem dumny. Która utrata pierwszych większych pieniędzy była dla ciebie bolesna i czego cię nauczyło? Tak naprawdę ja nigdy nie straciłem pieniędzy. Pierwszy raz. Ja mam w życiu taką zasadę, że zarabiam albo dużo, albo bardzo dużo. I w branży nieruchomości raz w życiu zarobiłem mniej niż sobie spodziewałem, bo ja mam taką zasadę, że moje socjalne wynagrodzenie na flipie to jest 30 tysięcy. I raz w życiu na ponad 200 transakcji mieliśmy 28. I to była żałoba w firmie wtedy. Natomiast w tym roku, w tamtym roku odpaliłem firmę i to jest moja duża porażka. I myślę, że o tym mogę powiedzieć, że straciłem paręset tysięcy na tym. I to nie jest firma w branży nieruchomości, to jest firma w branży covidowej. I wiecie, na fali covida ludzie robili różne interesy. Niektórym wychodziły, wielu osobom nie wychodziły. I teraz ja postanowiłem otworzyć produkcję płynów do dezynfekcji rąk. I zainwestowałem tyle, ile mogłem stracić, czyli 400 tysięcy złotych w tamtym roku. Wyprodukowałem tego mnóstwo, wtedy kiedy był na to hype, sprzedawało się to dobrze do czasu. I wielu rzeczy nie wziąłem pod uwagę. Nie wziąłem pod uwagę rzeczy, które uważam, że z perspektywy ciężko było przewidzieć. I teraz coś, co nie można było przewidzieć, że państwo naprodukuje tego za nasze podatki i będzie wpychało później wszystkim jednostkom państwowym, publicznym, placówkom, szkołom, szpitalom i tak dalej. I teraz nawet moje kontakty, networking nie był w stanie przebić tego, że wszystkie placówki dostają płyny za darmo i jeszcze mają problem, bo muszą je brać, bo Orlen naprodukował za dużo, więc wyprodukowałem sporo tego za parę stówek i myślę, że na 400 tysięcy, które wsadziłem, 300 udupiłem. I teraz mam problem, bo mam dwa tiry towaru i muszę to zutylizować. Jak coś... Chcecie to wypić? Okej. Lekcja z tego płynie taka, że po pierwsze, no, mnie jakby ta utrata tych pieniędzy nie spowodowała, że mój biznes albo moja sytuacja finansowa uległa. Ja jakoś tam, można być gotówkę wolną ulokowałem, coś takiego. Wydawało się to bezpiecznym biznesem, że po kosztach to sprzedam, a się później okazało, że była tak duża nadpodaż, że wszystkie zdzichy produkowały to w garażu. To jest jeden powód. Natomiast ja miałem mega jakościowy produkt, miałem wszystkie certyfikacje, ogólnopolskie badania i tak dalej. Miałem produkt, który ma certyfikację nie taką covidową, terminową, tylko tą właściwą, tak? Więc miałem naprawdę dobry produkt. Mega dobry i mimo to nie jestem w stanie wygrać z dumpingowymi dostawcą państwowym i po prostu mam jeszcze 2 lata ważności tego towaru i wolę go zutylizować, w ogóle o nim nie pamiętać, bo płacę za magazyn taki specjalistyczny dużo pieniędzy, bo to jest magazyn, który nie jest palny. Więc można powiedzieć, że moje życie to jest jedno wielkie pasmo nieustających sukcesów i teraz no, zainwestowałem w coś, na czym się być może mało znałem, a nawet jakbym się znał, to i tak ciężko było przewidzieć tą sytuację, więc to była dla mnie spora lekcja, która kosztowała i będę ją pamiętał. Natomiast miałem jeszcze wiele innych lekcji po drodze. Na przykład miałem taką lekcję w życiu i wiele moich lekcji polegało na tym, że coś, co się wydawało kiedyś porażką, później jak się patrzy na to z perspektywy, było zbawieniem. Na przykład jedną z takich porażek było to, że ja jako dziecko marzyłem o firmie. Chciałem od zawsze mieć swoją firmę i jako młody chłopak, który skończył technikum ekonomiczne, marzyłem o tym, żeby zaraz po tym technikum otworzyć firmę. Nic jeszcze nie umiałem, więc pomyślałem sobie, że odpalę Żabkę. Bo Żabka to taki prosty biznes, często chodziłem po piwko, wiedziałem jak to działa, tak? I miałem już, jako młody chłopak miałem zaoszczędzone, bo robiłem różne ciekawe rzeczy jako student, czy tam jako uczeń. Legalne czy nie? Nie. Na czarno, krecia robota tak zwana. Miałem odłożonych trochę pieniędzy i mogę wam powiedzieć, co robiłem. Jako licealista wymyśliłem sobie, znalazłem niszę na rynku. Znalazłem taką niszę. Zobaczyłem, że młodzi ludzie, młodzi chłopcy i młode dziewczynki w moim wieku chcą iść na imprezę, ale nikt ich na tę imprezę nie wpuszcza. Więc ja znalazłem klub, wynająłem ten klub, powiedziałem, że robię imprezę zamkniętą. Zapłaciłem za to 3000 i powiedziałem temu właścicielowi, że wprowadzę mu tam paręset osób. Wynajął mu ten klub i sprzedawałem bilety w całej
w całym Lublinie. Miałem swoich dealerów, dystrybutorów. Oni mieli dwa złote od każdego biletu. Miałem swoich agentów w każdej szkole. Do tego typu byłem już popularny tam, że moja ciotka jechała w autobusie i słyszała, że ludzie mówią o mnie i o moich imprezach. Ja na pierwszej imprezie miałem 500 osób, miałem 600 osób, a wyporność klubu była na 500. Ja miałem pełne worki pieniędzy wtedy, jako 17-latek jeszcze. I pamiętam, jak prosiłem wujka, że przyjechałbym samochodem te pieniądze zabrać. I pamiętam, ludzie stali pod klubem, nie mogli wejść, kupili bilety, za dużo ich sprzedałem. I jak oni się zobaczyli, ja do tego klubu wracałem, jak oni zobaczyli, że ja nie sprzedałem tej bilety, zaczęli mnie gonić. Natomiast robiłem imprezy, to się nazywało High School Party i to naprawdę żarło. Przez 2-3 lata naprawdę zarabiałem dobre pieniądze, bo znalazłem nisze, bo młodzi ludzie chcieli się bawić i to szło. Także miałem te pierwsze pieniądze, chciałem tą żabkę założyć. No idę do tego dyrektora, on mówi: chłopcze, nie dostaniesz tej dotacji, bo jeszcze nic nie robiłeś, nic nie pracowałeś nigdzie, gówno się znasz, na niczym się nie znasz, więc nie idź do pracy, chłopcze. No i dostałem taką lekcję i to była taka lekcja dla mnie, no dobra lekcja, bo nie otworzyłem tego biznesu i teraz dobrze wiem, że jakbym tą żabkę otworzył, to nie prowadziłbym żabki, tylko żabka by miała mnie wtedy i prowadziłaby mnie. Bo to były takie czasy zbójeckie, gdzie żabka brała weksle i generalnie jak podpiszesz umowę z żabką, to nie żyjesz już. Więc dobrze, że tej żabki nie otworzyłem i wtedy poszedłem do pracy jako handlowiec i tam zdobyłem spore doświadczenie, które dało mi później podstawy do tego, żeby robić ten biznes. Więc następnie, taką porażką moją było to, że ja rzuciłem pracę jako 22-latek i powiedziałem: chcę być inwestorem nieruchomości. Miałem tam już 5 dych nazbierane, bo już mi się kapitał trochę pomnożył, bo na etacie trochę odłożyłem, bo zarabiałem naprawdę dobrze. I co? I powiedziałem: chcę być inwestorem i przez pierwszy rok praktycznie mi nie szło. Szukałem tych okazji, kurwa, ich nie było. Nie mogłem ich znaleźć. Wiedziałem, że są okazje. Miałem 50 tysięcy tylko w kieszeni, tak? Wtedy to było tak jak teraz 100 tysięcy. Za mało, żeby kupić mieszkanie. No właśnie, co się z nimi stało? I teraz za część pieniędzy kupiłem sobie samochód, Renault Lagunę, w gazie. I no czymś musiałem jeździć, tak? Czymś musiałem jeździć. I pamiętam, że jakieś 9 miesięcy odbijałem się od rynku. Nie wiedziałem, jak robić te flipy, nie wiedziałem, jak to w ogóle idzie. Wiedziałem, że to się da robić, że są osoby zadłużone, że można im pomagać. Ale wiecie, no teraz jest mnóstwo o tym książek, w internecie jest filmów, jest ludzie, którzy się tym dzielą, jest inna społeczność. I 15 lat temu, 12 lat temu, jak ja zaczynałem, nie było tego. I już praktycznie wszyscy mi mówili, żebym się poddał, że dziewczyna mi mówiła, żebym się poddał, rodzice mówili, żebym się poddał. No wszyscy mówili, no z czym do ludzi w ogóle, zostało ci 3 dychy w kieszeni. I pamiętam, że ja już wtedy mówili mi: iść do pracy, znajdź sobie robotę. I wiecie co, już poddawałem się już. Już naprawdę poddawałem się i już szukałem pracy. I znalazłem taką firmę, chciałem znaleźć lepszą robotę niż miałem. I doszedłem do drugiego, trzeciego, czwartego etapu. Było nas tylko dwóch. Nie przyjęli mnie. I teraz jak sobie teraz myślę, to było dla mnie błogosławieństwo. Gdyby mnie przyjęli wtedy do tej pracy, dostałbym naprawdę duże pieniądze, samochód służbowy, znowu by mnie tam podkarmili tego tłustego kota, bym siedział tam jeszcze parę lat i to by odroczyło mój sukces w nieruchomościach. I pamiętam, że naprawdę, wiecie, u mnie w rodzinie nikt nie inwestował w nieruchomości. Ja nie mam ani jednej osoby, nie miałem w tamtym czasie, która by kupiła mieszkanie albo za gotówkę, albo nawet za kredyt. Wszystkie mieszkania, które były w mojej rodzinie, pochodziły jakieś z różnych, nie wiem, zarobizn albo wykupione ze spółdzielni i tak dalej. No, nie było kapitału w ogóle, więc nie miałem żadnego wsparcia. Do tego stopnia pamiętam, że kiedyś na przykład szedłem do dziewczyny i mój szwagier, ja miałem taką strategię. Powiem wszystkim, że będę zajebiście dużym inwestorem i deweloperem i tak dalej. A wiecie, pieniędzy za dużo nie było. I pamiętam, szwagier, jak widział przez okno, że przyjechałem tam, to mówił, śmiał się i mówił do teściowej mojej przyszłej: mój pasz, deweloper przyjechał, nie? A ja wiecie, to jeszcze ani mieszkania, ani nic tak naprawdę, no więc było ciężko, natomiast udało mi się to zrobić, bez pieniędzy, z 30 tysiącami kupić pierwsze mieszkanie i oddłużyć je. Wracając do pasma sukcesów, nieustające. Na czym polega w takim razie twój fenomen, że masz taki poziom skuteczności? Albo, jest też drugie wytłumaczenie, że te porażki są, ale masz coś na zasadzie odwróconej paranoi, gdzie zakładasz, że cały świat sprzysiął się przeciwko tobie, żebyś odniósł sukces. Więc czy to jest kwestia twojej faktycznie strategii, gdzie masz tylko udane strzały, czy po prostu te nieudane
nie burzą twojego takiego dobrostanu mentalnego, gdzie masz przekonanie, że faktycznie ci się udaje w życiu? Słuchajcie, to ja myślę, że to są dwie rzeczy połączone. Ja uważam, że cały wszechświat mi sprzyja i wszystko dzieje się po to, żebym ja miał lepiej. Ja mam bardzo pozytywne nastawienie i wiem, że zawsze będzie dobrze. I mam taki mastermind z takimi przedsiębiorcami, z którymi się tam spotykamy raz na dwa tygodnie i oni się zawsze śmieją, że jak się pytają, co u ciebie, ja mówię, zawsze zajebiście, zawsze wszystko jest dobrze, zawsze wszystko jest, udaje się i myślę, że taka postawa sprzyja temu, żeby te strategie, które mam, które są bardzo zasadnicze, bo ja jestem bardzo taki, lubię ryzyko, natomiast nie lubię ryzyka takiego, że stracę pieniądze albo nie zarobię tyle, ile sobie tego życzę. Jeżeli mam zarobić mało albo to ryzykuję, że zarobię nie tyle, ile chcę, to odpuszczam. I wiele tematów odpuściłem, wiele deali odpuściłem. I to też nauczyłem się przez te 10 lat bycia w 11 w biznesie, że lepiej czasem odpuścić, bo mniej biznesu znaczy więcej pieniędzy czasami. Więc nauczyłem się tego i strategia jest bardzo ważna, bo samo mówienie będzie dobrze, nic nie da. Tak? Jeżeli masz dobre strategie, dobre metody działania, skuteczne, i ja nie biorę wszystkiego, naprawdę. Unikam rzeczy, które mają jakąkolwiek... Teraz widzę, że na starość. Im jestem starszy, widzę to, bardzo, bardzo widzę wyraźnie, że jestem dużo bardziej zachowawczy niż jak byłem młody, bo jak pchasz małą kulkę śnieżną i ją rozpędzasz, to możesz sobie pozwolić na dużo więcej. Jeżeli masz tą kulę już dużą i ten kapitał jest dosyć duży, to dbasz bardziej o to, żeby ta kula ci nie zjechała w błoto czy gdziekolwiek indziej. Więc jakby dużo bardziej jestem zachowawczy i gram teraz nie na pomnażanie majątku kwadratowo, tylko bardziej na ułożenie go w jak najlepszej strukturze, żeby był jak najbezpieczniej zrobiony i stopa zwrotu się już nie tak bardzo liczy przy większym kapitale niż samo to, że ona jest bezpiecznie i funkcjonuje na automacie. Dialog, który prowadzimy sami ze sobą, on może być albo wzmacniający nas, albo destrukcyjny. Natomiast Achilles miał swoją piętę. Superman miał kryptonit. Jaka jest twoja cecha, bądź rzecz, którą robisz i którą chciałbyś przestać robić, która ci ewidentnie szkodzi i masz tego świadomość? I dodam, że nie wierzę, że takiej rzeczy, takiego elementu nie masz w sobie. Każdy z nas takie coś ma. Wiecie, ja robię wiele rzeczy mimo moich wad. Na przykład ja mam dyslekcję, dysgrafię, to jest wszystko, nie? I napisałem 3 książki, nie? Moja polonijska nie napisała ani jednej. Także to mnie różni od niej, że ja mimo swoich ułomności pewnych, tak? Mam problem z pisaniem, mam problem z czytaniem. Oczywiście umiem pisać, umiem czytać, ale nie lubię tego robić. I wolę dyktować, mam taki skrót klawiszowy w komputerze, który mi szczeka, w sensie czyta mi wszystko. Wszystkie maile, wiadomości powyżej 2 zdań czytam komputerem. I ułatwiam sobie życie i to jest pełna niepełnosprawność, tak? Ale funkcjonuję w tym świecie i jedyne miejsce, gdzie piszę ręcznie, to jest na flipcharcie, na szkoleniu markerem, tak? I to jest jedyne, co używam długopisu i moje podpisy. Mam wiele ułomności, też nie jestem wielkim mówcą w takim sensie, że nie mówię najwyraźniej, najpłynniej, najlepiej, a mimo to prowadzę szkolenia, prowadzę duże wydarzenia, występuję na YouTubie i mam to w dupie, że ktoś mi pisze komentarz, idź do logopedy, nie? I jak ktoś mi mówi, Daniel, mówisz za szybko, nie? A ja mówię, nie, to ty za wolno słuchasz, przyspiesz, po prostu. Więc wiecie, ja nie jestem idealny, ale jest pewna rezerwa, którą chciałem w swoim życiu zmienić i to, co chciałem zmienić, to myślę, że to zrobię z Kubą. Kuba mnie zaprosił na pewien challenge, taki, żeby zmienić swoje nawyki, jeżeli chodzi o sport, o takie rzeczy. Więc mam wiele ułomności i widzę, że tylko i wyłącznie praca nad nimi, jakby zmierzenie się z nimi, konfrontacja z nimi jest możliwa. Oczywiście ja nie robię rzeczy, których nigdy nie będę robił dobrze, tak? No nie będę, wiecie, udowadniał, że jestem dobry we wszystkim, ale wiele rzeczy da się zrobić mimo tego, że totalnie nie mamy tego talentu, tak? Żeby napisać książkę, nie trzeba jej wcale ręką pisać, można ją podyktować komuś, kto po prostu zapisuje twoje słowa, tak? I to jest na to wiele sposobów, wiele patentów na to, żeby odnieść jakiś sukces. Celnie napisałeś, przepraszam, powiedziałeś, że jak ktoś ma do ciebie pewnego rodzaju zarzuty, no to po prostu masz to gdzieś. Natomiast czy tę cechę wyrobiłeś w sobie, czy to było od zawsze? Bo wiele z tych osób, które tutaj są, to są fenomenalni specjaliści w swoich dziedzinach. Natomiast wielu z nich przeraża perspektywa kamery.
przeraża perspektywa komentarzy, które się pojawią, a pojawią się na pewno. Ty, Kuba, ja przerabiamy takie rzeczy na co dzień. Więc jak to u ciebie wygląda, że ty masz aż tak bardzo, użyję tego eleganckiego słowa, masz tak bardzo wyjebane w to, co mówią tak zwani hejterzy? To jest taka skorupa, którą trzeba zbudować i ja się z nimi urodziłem, bo moja pewność siebie w szkole była bardzo nisko. I ja byłem zawsze złym uczniem. I naprawdę byłem najgorszym uczniem i ciężko mi było, bo miałem problem z nauką, bo jak się nie lubi czytać, to i też nauka idzie słabo, tak? Ja potrafię liczyć, tak? I szczególnie swoje pieniądze. I naprawdę ta szkoła pokazywała mi, że nauczyciele próbowali mi mówić, że jestem debilem, jestem idiotą, bo skoro nie potrafię robić tego, co te kujony z przodu, to znaczy, że już się im nadaje. A teraz oni pracują dla mnie, tak? Te wszystkie osoby, które siedziały w pierwszej ławce. Więc ta moja pewność siebie naprawdę była słaba. Dopiero kiedy ja osiągnąłem pierwsze sukcesy, mówiąc o tych imprezach, kiedy jakieś pieniądze zacząłem zarabiać, musiałem sam na siebie zarobić, bo jako już od 16 roku życia po prostu, jakbym nie zarobił własnych pieniędzy, to nie miałbym nawet ubrań żadnych lepszych niż to, co mi matka by kupiła w Ciuklandzie, tak? Więc musiałem sam zadbać o siebie i pamiętam na Allegro jako 13-latek podrobiłem podpis matki i założyłem konto w Inteligo, żebym mógł mieć konto na Allegro, żebym mógł sprzedawać płyty główne, bo ściągałem płyty główne ze Szczecina, które przyjeżdżały z Reichu po demontażu, po leasingu i sprzedawałem je w Lublinie tutaj po komisach. I stąd miałem pierwsze pieniądze na jakieś takie swoje ruchy. Mądrze gadasz. Tak. I ta pewność siebie, ona była budowana i ona była naprawdę z niskiego poziomu. Ja jej z domu nie wziąłem. W domu nikt tej pewności u mnie nie wybudował, więc dopiero sukcesy, krok po kroku, umocniły tą moją pewność siebie i ona jest już dzisiaj jakby, jestem odporny na wiele rzeczy. Ta zawiść, o którą też pytałeś Kubę, no to jest taka cecha ludzi małych. Jeżeli ktoś jest zawistny, to sam jest bardzo mały i to jest jego problem, że on czegoś zazdrości, że on chce, no... pokazuje, że mu się to nie podoba, więc ja naprawdę, przykro mi, że są takie osoby, ale przykro mi, że oni mają problem, bo naprawdę mnie to nie dotyka. Co byś powiedział 20-letniemu sobie? Co bym powiedział? Czemu Laguna? Wtedy to ja jeszcze miałem Hyundai Pony 9.2. Z gazem też. To o tym nie pisz wciąż. Okej, co bym powiedział? To co bym zrobił, to bym zaczął... Skupiłbym się na flipach, nie otwierałbym kolejnych innych firm, tylko skupiłbym się na czymś, co najszybciej budowało mój kapitał i majątek. Czyli na przykład biura nieruchomości bym nie otwierał, nie rozkręcał, nie szkolił setek agentów, bo to dało zarobić, to dało dużo wiedzy, to dało dużo case study, setki transakcji, setki fuck-upów, wiele rzeczy, ale nie dało tak dużych pieniędzy, jakbym całą tą energię poświęcił w pomnażaniu pieniędzy. Czyli praca na kapitale własnym, praca na dużych kwotach, ale z dużymi zyskami, na małej ilości transakcji dawała więcej zysku niż praca na nieruchomościach swoich klientów, na ludziach, na pilnowaniu tego wszystkiego. To była mega szkoła życia. 8 lat prowadziłem biuro pośrednictwa. Sprzedałem z dużym zyskiem tą firmę. Ona dzisiaj, jak ja oddawałem, miała około 1 000 000 złotych przychodu z usług, a teraz ma 3 miliony, więc chłopaki ją rozkręcili lepiej niż ja, bo dali całe serce, całą energię. Natomiast dużo więcej można było zarobić, więc powiedziałbym mojemu synowi, który ma tam 18-20 lat, który startuje, sfokusuj się na czymś, co pomnaża kapitał dużo, dużo szybciej i rozpędza kulę śnieżną. Natomiast tym, co powiedział Kuba, znaczy na to pytanie bym odpowiedział trochę inaczej, bo ja też jestem na YouTubie i też mam wrażenie, że jednak pewne cechy osobowości, które przyciągają ludzi, jednak trzeba mieć i wiele rzeczy są wypracowane przez Kubę, prawda? Natomiast Kuba ma coś takiego w sobie, że tych ludzi do siebie przyciąga. Sposób mówienia, taką autentyczność, taką charyzmę jednak się wyczuwa, tak? Wiele rzeczy można zbudować, bo pewność siebie można zbudować. Sposób mówienia można się tego nauczyć. Można się nauczyć negocjować, handlować, wiele rzeczy. Natomiast jest coś takiego jak charyzma i ją też można zbudować, ale myślę, że niektórzy to też mają od razu z dużą lekkością i Kuba jest taką osobą, która ma to z dużą lekkością, że dużo lepiej niż na przykład introwertycznej osobie by to przyszło mieć, żeby się tego nauczyć. Więc coś, trochę talentu, dużo ciężkiej pracy i myślę, że pamiętam Kuby początki, jak zaczynał. Pamiętam, obserwowałem bacznie, co tam się w tej Łodzi dzieje. Mój chłop na ulicy coś nagrywa, jakieś filmiki. I jakby z takim zaciekawieniem. Natomiast widziałem, że naprawdę bardzo fajnie się ciebie słucha, bo mówiłeś w bardzo płynny sposób. Ja z
kolei mam trochę inny styl. Może niektórych irytuje to, jak ja mówię. Naprawdę, niektórych irytuje to, mimo tego nie oglądają. To, co Kuba powiedział, że jest taki gość w Łodzi, który widzi Porsche, widzi garnitur, widzi gościa, który se pleni i mówi o nieruchomościach. I... A poprawiłeś się, bo ze mną się zaczęli zadać. Tak, tak, tak. I wiecie, i wiele osób tak mnie ocenia, bo patrzy na samochód i ja sam, zanim kupiłem sobie to Porsche, to 2 lata się myślałem nad nim, czy kupić, co powiedzą sąsiedzi, co powiedzieć skarbówka, co powiedzą moi pracownicy, pomyślą, że to jest ich krwawica. I miałem dużo takich, wiecie, to nie był, z perspektywy 6 lat temu, jak o tym myślałem, to dla mnie to jakiś tam był samochód w miarę, to był duży wydatek, tak? Natomiast dzisiaj jak na to patrzę i tak naprawdę całkowicie się myliłem z wielu rzeczami, tak naprawdę jak nie miałem ani jednego aktu agresji z żadnej ze stron, nikt się ode mnie nie odwrócił, tak naprawdę jak sobie teraz kupiłem nowe Lambo, to moi pracownicy mówili, jak zajebiście, dasz się przejechać, tak? I wspierają mnie w tym i wcale tak naprawdę nie ma tam żadnej zawiści, tak? I takich opinii jak Kuby jest wiele tak naprawdę, ale ja mam to gdzieś, tak? Ja będę robił taki marketing, jaki będę chciał, to, że on się Kubie nie podoba. Może faktycznie ja jestem zbyt poważny, ja jestem luźnym gościem generalnie, mam duży dystans do siebie i tam może jestem zbyt poważny na tych wywiadach. Natomiast taki... Słucham? Tak, ale przez to, że mówię niewyraźnie, wiele osób mi powiedziało, słuchaj, jakbyś mówił perfekcyjnie, jak Krzysztof Ibisz w Polsacie, to generalnie byś był może taki nieautentyczny, a przez to, że masz... Dzięki. Dzięki, wiem, że jestem zajebisty. Także naprawdę trzeba mieć duży dystans, tak? I taką skorupę trzeba zbudować sobie, bo ludzi, którzy będą chcieli wam potknąć skrzydła, będzie wiele na waszej drodze. Patrząc na to, jak żyłem, to zarabiałem od 10 lat zarabiam bardzo duże pieniądze i bym więcej konsumował, mniej pracował i dopiero jakieś 2 lata temu się kapnąłem w ogóle, że ja jeszcze nie kończę życia, że jeszcze będę jeszcze 20 lat zapierdalał i będę... Jakby te pieniądze zawsze są do zarobienia i dużo więcej bym konsumował, dużo więcej bym się bawił, dużo więcej bym wyjeżdżał na wakacje. Ja w tym roku mniej więcej jakieś może 12 tygodni byłem na wakacjach już. Nie było mnie w Polsce, nie było, w te wakacje 6 tygodni nie było mnie w ogóle w firmie. I wszystko działa, wszystko się kręciło, biznes się kręcił, mieszkania się sprzedawały, kupowało, remontowało, wszystko się działo tak naprawdę. I dopiero w tym roku naprawdę sobie pozwoliłem na dużo. Oczywiście jeździłem na wakacje raz albo dwa, ale to było takie na zasadzie w ramach przyzwoitości. Dzisiaj dużo więcej bym sobie sam pozwolił, bo wiem, że życie się nie kończy po paru latach biznesu. Czy Polska jest idealnym krajem do robienia biznesu? Nie, ale jest zajebistym krajem i ja trochę pojeździłem po świecie i patrzyłem na system fiskalny, patrzyłem na te nieruchomości w innych krajach i naprawdę u nas jest Eldorado, bo mamy jedne z niższych podatków w ogóle w Europie. Jeżeli chodzi o nieruchomości, to mamy najniższe chyba w ogóle, jakie są. Naprawdę, jest, w innych krajach jest dużo, dużo gorzej. I teraz ten kraj nie jest idealny, wiele rzeczy nas dotyka i widzimy, co się dzieje, w którym kierunku to idzie i jesteśmy zaniepokojeni, ale naprawdę jeszcze jest źle. Teraz pamiętajcie, macie to, na czym się skupiacie. Jeżeli skupiacie się na tym, jak wprowadzają kolejne zmiany i każdy o tym mówi, każdy się tego boi i to ogranicza was i jakby mówi, ja nie chcę mieć biznesu, bo za chwilę PiS coś wprowadzi, to tak naprawdę to działa na waszą szkodę i ja się w ogóle tym nie przejmuję. I zgadzam się z tym, co powiedział Kuba, trzeba być elastycznym, takim śliskim jak wąż i się między tymi nowymi przepisami ślizgać po prostu jak na sankach. Więc ja wszystko to, co się zmienia, ja to wykorzystam, słuchajcie, Nowy Ład jest dla mnie wielką szansą. Ja w tamtym roku będę płacił dużo mniej podatku i się bardzo z tego cieszę. Jest dużo lepiej niż jak ja zaczynałem 12 lat temu biznes. Dużo mniejsze podatki płacę dzisiaj, po pierwsze, bo jestem trochę mądrzejszy, po drugie, że PiS trochę pomógł takim jak ja, sam nie wiem dlaczego, nie zagłosowałem przecież. I naprawdę Polska jest pięknym krajem i można narzekać. I słuchajcie, jak będziecie narzekali, to będziecie swoje myśli kierunkowali w tym kierunku, że jest źle i to nie będzie was w ogóle motywowało do tego, żeby ruszyć dupę i pójść w rynek i coś robić. Naprawdę, dla tych młodych ludzi dzisiaj założyć spółkę z o.o., to jest 3,5 stówy w KRS-ie, to jest zapłacić księgowemu za wirtualne biuro 3-4 stówy miesięcznie. Jakie to są koszty, żeby prowadzić biznes własny? Prosto się prowadzi biznes w Polsce i mimo tego, że jest mnóstwo biurokracji, naprawdę ja mam wrażenie, że jest dużo lepiej. Jak kiedyś się przychodziło do urzędu, to pani pytała czego, tak? Dzisiaj nie mówię, że wszędzie jest idealnie, ale da się z tymi ludźmi dogadać. Oni też chcą żyć, tak? U mnie... PiS-owie. Nie, u mnie była ostatnio pani na szkoleniu z Izby Skarbowej, która pisze interpretację i teraz pytam ją,
tak przy wszystkich, czym się zajmujesz, co robisz? Taka starsza kobieta, ona tak koło 50 i mówi, no w budżetówce. Widzę, że nie chce się przyznać, to mówię, co, albo w policji, albo w skarbówce, nie? Pracuję. I on mówi, no w izbie skarbowej. Oni też chcą żyć, oni też chcą robić flipy, tak? Naprawdę. I prawda jest taka, że naprawdę nie skupiajcie się na tych rzeczach, które, wiecie, bo wielu jest ludzi w internecie, którzy mówią negatywy, tak? Nie będę tutaj pokazywał palcem i teraz rozgłos się robi i popularność na negatywnych treściach. I mówią, będzie za chwilę kryzys, będzie za chwilę jakaś tam wojna, będzie za chwilę, no, PiS przejmie wszystko, piąta fala, za chwilę w ogóle waluty wyskoczą, będzie wielka bańka, wielki kryzys i w ogóle nie będzie niczego, tak? Jak Kononowicz powiedział. Natomiast te osoby mają falę popularności tylko dlatego, że straszą innych ludzi. Ja nie straszę nikogo w internecie. Ja mówię, spójrz na pozytywne rzeczy, bo te negatywne się wydarzą niezależnie od tego, czy ty o tym mówisz i o tym myślisz. My nie mamy wpływu na to. Jak chcecie iść do polityki, to zapraszam, ale tam to jest szambo. I ja tam nie będę walczył o to, żeby było lepiej. Ja się dopasuję, dostosuję, będę elastyczny. Będę po prostu się w tym wszystkim ślizgał. Jak będzie za dużo, za trudno, to po prostu wyprowadzę firmy za granicę. Dzisiaj jeszcze mi się nie opłaca. Dzisiaj opłaca się bardziej prowadzić biznes w Polsce, bo kiedyś firmy uciekały na Cypr. Zamiast płacić 19% podatku, to płaciły 9% za wszystkie te struktury. I wychodziło, że połowę oszczędzali. Dzisiaj mają CIT 9%. Jak robisz obrót powyżej 9 milionów, to zakładasz kolejną spółkę. I generalnie, no nie jest źle, nie jest źle. A jak wejdzie jeszcze ten podatek estoński, to można powiedzieć, że już w ogóle odroczymy sobie w czasie. I urzędy są dużo sprawniejsze, tak? Nie są agresywne, bo kiedyś, w latach 90. oni po prostu, no, było dużo gorzej. Ja nie pamiętam, bo wtedy jeszcze byłem dzieckiem. Natomiast ja jestem w najlepszym urzędzie skarbowym w Warszawie, w trzecim urzędzie. Pozdrawiam panie ze skarbówki. Ale w małym mieście mówi się, że jak ktoś ma spółkę z o.o., to jest gangsterem. A w dużym mieście, w takiej Warszawie, można powiedzieć, ja wolę być takim... Ja zawsze mówię, że wolę być płotką w oceanie, niż rekinem w akwarium. Ja większość firm mam w Warszawie. Jest naprawdę dobrze, kocham ten kraj i nie wyjadę z tego, mimo tego, że rządzi ta partia. Daniel, bardzo dobry wątek na koniec.